Londyn, bo cały czas mniej Cassandra gardła bolą, także stwierdziliśmy, że zamiast jechać do Ciechocinka albo do Rabki, to pojedziemy sobie do Londynu, a że jest duże miasto i też jest sytuacja zdrowo pokręcona, no, czy linki i kłódki nie będą im potrzebne, bo to bardziej do samochodu do przypinania, że tam są inne gniazdka. Oprócz tego teraz potrzebujecie paszport. Nie działają karty GSM nasze, znaczy działają, ale w cenie roamingowej nie ma jakiegoś specjalnej taryfy. Tak więc tak, pierwsze co zawsze wam mówię na takie wyjazdy, gdzie jest duży tłok, jest, są kieszonkowcy, jest metro, inne, to koniecznie pak sejwowe te nerki. No u mnie to już od tama, myślę, że już ponad 10 lat. Nadal się nadaje do używania i nic jej zupełnie nie brakuje. Jako, że wylatamy tylko na chwilę, no to dwie walizeczki. Jedną taką kupiłem, bo tych pak sejwowych nie mogę już dostać. Nie ma ich aktualnie w ofercie, bo chciałem sobie dokupić i mieć dwie kabinówki takie z pak sejwa, bo jakoś najbardziej je lubię. I oprócz tego tak, jeszcze informacja, ten żeśmy testowali na wyjeździe do Czech. I się okazało, że ten materiał, pomimo tego, że wygląda, że miałby się zaraz pobrudzić, to on się nie brudzi, bo jest jakiś taki, który nie przyciąga brudu i spływa po nim woda. I taki teraz na wyjazd czarny, też pak sejwowy, czyli jest i siatka, są mi trudne do przecięcia te, jak się to nazywa, no te uchwyty od plecaka, plus te zamki zabezpieczone, bo tam najwięcej rzeczy się właśnie może dziać gdzieś tam w metrze. Tak więc tu są nasze przygotowania, tu jest jeszcze jedna biodrówka, tak więc dużo tego towaru żeśmy nakupili, ale sprawdza się, to pewnie dlatego już coraz więcej tego jest. Brakuje mi tej walizki jednej, żałuję, że nie dokupiłem wcześniej, jak były w ofercie, ale może coś jeszcze wskoczy, bo bym chciał bardzo. Preferuję, jak widzicie, na dwóch kołach, na takich dużych kołach, jak w Paxave, to jest nie do zdarcia. Jak kupowałem, to kupiłem taką tymczasową, też na dwóch kołach. Zobaczymy, jak to się będzie spisywało, bo nie wygląda tak aż solidnie jak ta walizka, no ale jak widzicie, jedziemy na chwilę. Jestem tutaj spakowany łącznie z bluzami już w tej walizce. Tak więc przygoda każdej chwili szkoda. Jeszcze kwestie higieniczne zostały. Jeszcze co nim przyszedł, to nie przerobiłem na tracker, ale słuchajcie, poszperałem głębiej. Się okazało, że w Kielcach jest firma, co się zajmuje takimi rzeczami. I co ciekawe, tutaj pomimo tego, że to jest rozwiązanie komercyjne, to ten abonament zaczyna się tam w sumie od 15 zł netto za urządzenia trakujące. A jak policzyłem, to 10 co najmniej by trzeba przeznaczyć na pakiet internetowy dla tego amatorskiego, a się okazuje, że w porównaniu do tych to jest po prostu przeamatorskie. Tu są takie najprostsze rozwiązania, bo chciałem sobie przetestować i przygotowałem wam materiał na test huba, którego zlinkuję wam w opisie filmu jak zwykle, bo to by za dużo było gadania. Tak więc taki prosty do baterii podpięty albo do zapalniczki samochodowej, ale jest z tych rozwiązań całe mnóstwo, które się wpinają w szynę kan i robią takie rzeczy, że mi prawie buty spadły. Także zachęcam, żeby sobie zobaczyć, co to może, bo to dla wszystkich, którzy mają, nie wiem, jakiś chociaż jeden samochód firmowy albo prywatnie chcą sobie śledzić, to jest fantastyczna sprawa. Po pierwsze, możecie Etola płacić, macie pliki DDD, jeżeli macie tachografy i inne rzeczy, rozliczanie kierowców, jakieś tam systemy premiowania za ekonomiczną jazdę, ale to jest nic, bo to jest mapa. Przede wszystkim na mapie co do metra trakujecie te rzeczy. Możecie mieć pojemność baków paliwa. Możecie sobie zrobić na przykład kartę paliwową zsynchronizowaną z samochodem, żeby się nie dało tankować, jeżeli samochodu nie ma na stacji benzynowej. No całe mnóstwo rzeczy, ale to jest ciekawe, co on odczytuje z takiego GPS-a. No bo ten tylko odczytuje pozycję i to w porównaniu do tego, to on ją odczytuje wyjątkowo rzadko. Bo ten naprawdę akurat nic nie jeździ z tych, co mam na podglądzie, bo bym wam pokazał, jak to wygląda, ale to zobaczycie sobie na tym filmie. O, tutaj się coś poruszało ostatnio, nie? Niebieski jeździł. I co możecie odebrać? Z jaką prędkością się fura porusza? Jaki ma przebieg? Ile ma procent paliwa? Plus 1500 różnych kontrolek, które pokazują nam na przykład, czy są zapięte pasy, czy są otwarte drzwi, czy jest hamulec włączony ręczny, czy jest klimatyzacja. Całe mnóstwo. Jak macie jakieś samochody takie specjalistyczne, które jeżdżą i na przykład potrzebują pomiar temperatury, bo są chłodnią, to też może temperaturę mierzyć. I to mierzy to co sekundę. O, ten się zaczął ruszać. Patrzcie, jak on tutaj elegancko drobi.
Elegancko, raz ko razu. To widać, że ta pozycja, jak patrzyłem na tych wykresach, bo tu i wykresy, i zestawienia, i różne inne rzeczy można generować, to co sekundę wysyła pozycję, tak więc widać dokładnie jaka prędkość, teraz 66, teraz zwolnił do 44 i jak się porusza. Powiem wam, jestem w szoku. Przede wszystkim to jest o tyle fajna rzecz, że goście sami to robią i jak potrzebujecie czegoś tylko i wyłącznie dla waszej branży, to oni wam mogą przystosować, że wszystko, co w zasadzie można pomierzyć w jakiś sposób taki elektroniczny, to można sobie oprogramować i wpiąć w to rozwiązanie. Tak więc odsyłam jeszcze raz, bo jak kogoś kręcą trackery, bo ja to myślałem, że to kosztuje, wiecie, no gruby hajs, a tu tak, urządzenia od 150 zł, a abonament miesięczny od 15 zeta. Tak więc to nie są duże pieniądze, szczególnie jeżeli chcecie sobie całą swoją flotę firmową obserwować i wiedzieć dokładnie, czy pan Stasiu to jeździ tam, gdzie jeździ, czy wieczorem paliwo nie znika w niewyjaśnionych okolicznościach. Zachęcam. Naprawdę bardzo fajny system. Jako że fura zostaje na lotnisku, to zdecydowałem się, że pojedziemy prusakiem, bo to tam, wiecie jak to jest, sparkuje gdzieś, kurzy się, paprochy lecą, różnego rodzaju piach. Czasami was ktoś drzwiami trzaśnie, tak więc jak jest taki samochód, którego mniej szkoda, chociaż serce by pękło, jakby się coś prusakowi miało stać, to chyba lepiej jednak se pojechać prusakiem. Drobne KFC ogarnięte i tankowanie. Tu na szczęście jest nie Orlen, bo płaczki jesteście straszne. Podjadę do Orlenu, że to w ogóle faux pas. A swoją drogą dobrze nas dymają na Orlenie niestety i poniekąd jest to faux pas, ale nie zawsze się da nie podjechać do Orlenu. Tym razem się dało, to na zieloną stację. Pomniałem jak się kurnia wlew paliwa do tego sprzętu odblokowuje, jaka aktualnie ceny, a archiwalne zapisy 6,62. No to jest nadal srogo niestety. 183 zł za 27 litrów. Ja pierniczę, srogo. Jako że wyjazd londyński, to jeszcze kwestia daily vlogów. To jest tak ustalone przeze mnie, że jak będzie brzydka pogoda, chociaż kupiłem kurtkę przeciwdeszczową, to się może okazać, że brzydkiej pogody nie będzie, no to będą na bieżąco. A jak będzie ładna pogoda, to będziemy się ruszać jak najwięcej, to ewentualnie jakiegoś szorcika wrzucę. Ale nie lękajcie się, bo za chwilkę wracam. To dosłownie super szybki wyjazd. Tyle. Laptopa trzeba zabrać. Jako że się zbliża sezon wyjazdowo-wakacyjny, to ja to wiem. Pewnie wielu z was to wie, ale może niektórzy nie wiedzą. Jak jedziecie do kraju, który nie jest w Unii Europejskiej, tak jak na przykład Wielka Brytania, albo nie daj Bóg Szwajcaria, bo tam to już będzie straszne golenie, to zawsze jak macie telefon, który ma eSIM-a, w przypadku iPhone'a to właśnie jest ten eSIM jako druga karta, to możecie sobie zainstalować jedną z wybranych aplikacji, która akurat ma najlepsze stawki w danym kraju. Ja używam Airlo, GeekSky albo MyTrueFone. W UK chyba MyTrueFone wychodzi najbardziej optymalnie. No i to jest tak, że instalujecie sobie aplikację, wybierajcie sobie pakiet internetowy, instalujecie sobie kartę już w domu i w momencie, kiedy lądujecie, nie wiem, w Kuwejcie, w Szwajcarii albo w Wielkiej Brytanii, to po prostu włączacie transmisję danych z tej właśnie karty takiej wirtualnej, która jest takim zwykłym SIM-em. Nie wiem jak to działa, czy to są operatorzy lokalni, czy jacyś pośrednicy, ale faktem, że to korzystam od już dobrych kilku lat. I to się sprawdza, bo dawniej to trzeba było kombinować, chodzić, kupować karty, przekładać. Najgorzej było w Japonii, bo w Japonii to trzeba mieć w ogóle gaijin kartę, czyli taką kartę, że macie stały pobyt w Japonii, a tak to kupujecie tu, ciach, pach, prach i sobie instalujecie. Ale to oczywiście poza Unią Europejską, bo w Unii Europejskiej jest normalnie, a Wielka Brytania teraz jest absolutnie nienormalna. Paszporty, telefony, waluta inna. Pewnie za niebawem będą wizy, żeby jeszcze było łatwiej tam wyjechać. A jak już wprowadzą wizy, to już mnie tam więcej nie zobaczą. No, to dla was na wakacje, takie info. Houston, mamy problem z ptakami. Nigdy tak nie było. Patrzcie, jakie mam otegowane. Obtasione. Tu. Brama cała obtasiona. Furtka cała obtasiona. Tu wszędzie obtegowane.
Ja rozumiem, że cytrynowa miska jest interesująca również i dla ptaków, ale już bez przesady. Jakieś suggestions, jak się pozbyć takiego ptaka, który mi tu robi zamieszanie?